Witam was, moi drodzy, serdecznie. 27 odcinek z Farming Simulatora 22. Ja jestem Yuken, a to jest pierwsza seria, w której jeszcze niedawno zaczynałem swoją przygodę właśnie z farmingiem i w ogóle z rolnictwem. Moi drodzy, dzisiaj kontynuacja tego, co zaczęliśmy w poprzednim odcinku, co właśnie widzicie, czyli naszej farmy marzeń, ale nie mówimy o farmie jako o gospodarstwie, czyli bardziej o takiej naszej hacjendzie, o naszym takim raju na ziemi, gdzie jako gospodarz no musimy też mieszkać, mieć swoje takie, taką oazę, można powiedzieć, spokoju. Jak zwał, tak zwał. W poprzednim odcinku miałem troszeczkę trudności przede wszystkim z budowaniem tego tutaj muropłotu i udało mi się go w końcu zrobić, poza odcinkiem poprawić. No powiedzmy, że zakryjemy niedoskonałości drzewami, ale jak widzicie, jest w miarę okej. No, teren nie jest równy, no to płot też równo nie pójdzie, ale udało mi się go na całości fajnie zbudować i przede wszystkim jakoś tak w miarę z asfaltem się to komponuje. Poza odcinkiem również, moi drodzy, sadziłem drzewa, natomiast później się, znaczy mówię o sadzeniu oczywiście drzew przez tryb budowy, natomiast no troszkę za bardzo popłynąłem z wysokimi drzewami i później się okazało, że jak tu się jechało maszyną, no to po prostu jakby nie było widać tej maszyny. Także plan jest taki, że przy samym płocie posadzimy jakieś małe drzewka, ale nie będą to brzuski, no bo przecież wszędzie te brzuski już rosną, no to bez przesady. Myślę, że tam mamy tak jakieś drzewa iglaste, które posadzimy. Więc to jest też plan na dzisiaj. Zburzymy oczywiście ten garaż po to, aby na nowo wybudować. No i właśnie, moi drodzy, te wszystkie budynki, które gdzieś sprawiały mi problemy i trudności, udało mi się jakimś tam cudem właśnie pousuwać, więc będzie spoczko, widzowie, będzie spoczko. Mamy właśnie Bentleya kupionego, no musimy go chyba przestawić, bo będziemy tutaj budowali. Jeszcze nie mam dokładnie planu, w którym miejscu te garaże, ale ja tak się w ogóle zastanawiałem, żeby tych garaży było kilka obok siebie i żeby właśnie może były gdzieś tutaj w tym miejscu, albo w ogóle taki wjazd, taki plac z garażami zrobić. No muszę to jeszcze rozkminić, przemyśleć, ale to wyjdzie gdzieś na spontanie. Z ciekawszych rzeczy, moi drodzy, tutaj już karmiłem właśnie nasze konie. Udało mi się, ten mod się naprawił, no bo ten dodatek do koni jest w postaci moda. Udało mi się go, słuchajcie, tą stadninę naprawić, także ona działa, więc jednak ten fajny budynek zostanie, a dodatkowo, żeby gdzieś tam ozdobnie były też takie pastwiska, o, takie zwykłe pastwiska. Przyjmujemy roleplayowo, odgrywamy roleplay, że tutaj no to wszystko jest połączone razem z tym dużym budynkiem. No to już możemy sobie tak wyobrazić. No tutaj jakoś tam super tego terenu też się nie da zrobić, bo jak widzicie, no płot jednak musi być wyżej, ale to jeszcze tam drobnostki ponaprawiamy. Specjalnie tak chciałem właśnie tutaj to wybudować. Niestety nie da rady tych skał już usunąć. Szkoda, bo chciałbym je na nowo zrobić. Posadziłem, posiałem trawkę, ale to jeszcze będzie troszkę tutaj do poprawki. Pewnie muszę, tak, muszę konie kupić, bo skoro na nowo robiłem, to domyślacie się, że koni nie ma, ale żeby, o, tutaj, ale wjechałem. Ale żeby... Trzeba dostarczyć, słuchajcie, wodę do naszych koni, kupimy konie, żeby już sobie biegały. I wiecie co, mam taki pomysł w tym całym tutaj naszym galimatiasie. Na taki pomysł wpadłem, aby... No dalej, rozładuj. No co to takie zasięgi, kurde, ma małe. To mnie zawsze w tym farmingu denerwuje. O właśnie, między innymi już nie będę biegi wam pokazywał, ale po prostu przy tych paletach, przy okazji, moi drodzy, zwierząt, jak szukałem właśnie czegoś do koni, no to przy tej oto okazji udało mi się znaleźć takie miejsce, gdzie gromadzą się palety z miodem. Tam 34 palety, moi drodzy, możemy zamieścić, także fajna opcja. Bardzo fajna. Teraz zobaczycie, jak za darmo wodę będę brał. Także bardzo fajna opcja, za darmo można brać wodę. Tam mamy też palety właśnie z miodem, które no, dość dają radę, więc będzie ten miód nam się od razu gromadził w większych ilościach i nie będzie takiego problemu, zobaczcie. Nie wiem, czy to tak będę w przyszłości tu z tego korzystał, a jeszcze trochę teren by trzeba lepiej wykorzystać. Uzupełni. Troszeczkę lepiej myślę, że teren by trzeba tutaj jeszcze ulepszyć, ale to wiecie, to są gdzieniegdzie już takie drobnostki.
pomyślę, gdzie ten dom wstawić, bo chciałbym, żeby to wszystko miało jakieś takie, zwijmy to, ręce i nogi, żeby to jakoś fajnie wyglądało. O, tu mogłem dostarczyć, już nie dostarczyłem. Tutaj chyba wody nie trzeba dostarczać. Nie, tutaj o dziwo nie trzeba wody do tego budynku, a to ciekawe. I właśnie, moi drodzy, z tej strony jednak stwierdziłem, tak jak właśnie jest pociąg, tam myślę, że byłoby dobre miejsce, żeby też owce się pasły. Dlaczego owce? No bo, moi drodzy, będzie nam wełna potrzebna, jak już mamy być samowystarczalni na naszym gospodarstwie i mieć tutaj totalnie wszystko, to zdecydowanie chyba zgodzimy się, moi drodzy, że owce też by się nam przydały. Będziemy kupowali dzisiaj sprzęty, widzowie. Marzec jest tym miesiącem, w którym będziemy mogli działania podejmować, więc już niedługo. A mianowicie chodzi o sadzenie winogron. Nie wiem, jak mi to wszystko wyjdzie, też będę robił to pierwszy raz, ale tak jak mówiłem, w planie mam to, żeby tutaj przy tej naszej hacjendzie, w tym miejscu takich marzeń, też rosły sobie winogrona, bo będzie to taki jakby, no, poniekąd żywopłot, nie? Poniekąd żywopłot, a myślę, że winogrona jak najbardziej spoko. Tu widzę, że troszeczkę jeszcze, moi drodzy, musimy się temu terenowi przyjrzeć, bo jak już winogrona zasadzimy, no to już będzie za późno. A też bym nie chciał, nie wiem, czy to będzie takie szerokie. Chyba nie, tam dalej pewnie wybudujemy jakieś garaże do tych ciągników. Jest to, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo wszystko prawdopodobne, że tak zrobimy. O, troszkę tu bym chciał sobie, troszeczkę bym sobie tutaj ten teren chciał wyrównać. Znaczy wyrównać, nie tyle wyrównać, co wygładzić. Wiecie, my tu robimy gładzenie, tam jakiś cycek został, to też go może wyrównamy. Zobaczymy. Tu jeszcze się będziemy bawili, to już są takie tam, wiecie, drobnostki, prawda? I teraz tak, moi drodzy. Zaczniemy i tak od garaży. Muszę się zastanowić, czy ten, znaczy tak, na pewno tak to by mogło biec. Tu jestem tego pewien, więc tak jak mówiłem, garaże raczej chciałbym gdzieś w tej części zrobić, trochę zakryć te tutaj różne pozostałości, więc poczekajcie. Czy mnie się to uda jakoś fajnie zrobić? Może okrągłym pędzelkiem? To tak nie jest tak hop-siup, jakby się nam wszystkim, widzowie, wydawało. A okrągłym robię po to, żeby nie było jakichś tam kątów. Jeśli chodzi o tą bramę, no to tutaj ten szerszy wjazd zdecydowanie nie jest potrzebny niż ta brama. Więc myślę, że coś tak w ten deseń by mogło sobie lecieć, nawet kawałek dalej. Tutaj też nawet kawałek dalej, no zobaczymy. Wiecie, nie będziemy się tu jakoś szczypać ze wszystkim, bo to też nie o to chodzi. Teraz celowo właśnie zróbmy, o, może tak? Może to będzie całkiem spoko, ale wiecie, morze jest głębokie i szerokie. Więc to się w praktyce okaże. O, może tak by mogło być. No, nawet tak by mogło być. W tej części, no właśnie, z tą częścią tutaj jest troszeczkę problem. Czy to tak aż szeroko musi być? Chera wie tak naprawdę. Czy my to tak aż szeroko chcemy? Trzeba być wyjazd do głównej drogi, więc zasadniczo, i tam oczywiście bramę postawimy, bo jeszcze płotu nie mamy, słuchajcie, na całość skończonego. Tutaj też pewnie będą sobie winogrona rosły. Też mam wrażenie, że jest trochę ten teren jakiś taki krzywawy, no ale to już tam się wytnie. No i co? No jeżeli może robimy to w taki sposób, słuchajcie, to może w taki sposób lećmy z tym. Tylko tak, zachowajmy taki... No droga nie jest tam aż tak szeroka nam potrzebna. Szczególnie tu przy domu. No po co przy chacie taka wielka droga szeroka? Zaraz będziemy ją zwężali, widzowie. Oj! Może tak właśnie powinno być, słuchajcie. A może to nie byłby głupi pomysł, że tutaj będzie szerzej przy kuniach. O, a tutaj troszkę ubierzemy, żeby nawet tyle faktycznie, żeby więcej tego połacia było przy
przy stawku, żeby ta droga tak blisko stawku nie biegła, bo też ja nie chcę za blisko, słuchajcie, tego stawku, tej drogi mieć. Więc myślę sobie, że tak, to tutaj na pewno zwężymy, bo aż takie szerokie nam potrzebne nie jest. Tutaj żadnych budynków jakichś dziwnych nie będzie. To ma być po prostu normalna droga. O, nawet może tak, faktycznie. A. Coś mi nie wychodzi to za prosto zrobić, niestety. Czekajcie, to spróbujmy tak. Ostatecznie. Zaznaczam odpowiedź B. Słuchajcie, jestem pewien. Ostatecznie, nie muszę się namyślać. Dobra, tak ma być. A skoro tak ma być, no to tutaj też trzeba troszkę to ulepszyć. Dobra, no to tak by sobie mogło biec. No to tutaj myślę, że też śmiało mogłoby być. O, tutaj ta droga, słuchajcie, może być śmiało. Nie za szeroka. Zostawimy dystans, bo chcemy latarnię pobudować przy tym wszystkim, także też troszeczkę lekkiego dystansu, widzowie, zostawimy. Nawet taka by mogła być. O, bo tam potem pomyślę, jak przy tych koniach to fajnie zrobić. No i co? I tutaj nam teraz wychodzi taki dziwny dzyndzel. Trzeba to jakoś tutaj zadbać o to. Jakie to ma być szerokie? No właśnie, moi drodzy, ja myślę sobie, że to nie musi być aż takie szerokie, jak jest brama. Może być takie, no, takie szerokie. I dalej nie musi. No co chwilę, kurde, mi jakaś kratka ucieknie, ja pierdzielę. No, myślę, że tak by mogło być, słuchajcie. Tak by mogło sobie to być. Nie wiem, czy to będzie równo wtedy, ale... O. Tak by sobie mogło być, to tutaj by sobie tak mogło lecieć dotąd, czy dotąd to nie wiemy. Musimy właśnie jeszcze rozkminić dokąd. Tutaj na pewno troszeczkę już musi to się szybciej zaczynać, więc to może tutaj tak. To co, wtedy byśmy zcięli to stąd? Kurde, sam nie wiem, albo właśnie inaczej. Albo to powinno... Czekajcie, ja wiem, co zrobię. Wiem, widzowie, co zrobię. I oczywiście to tak wcale nie ma być. Nikt nie powiedział, że to tak ma być. Aczkolwiek nie wiemy, bo może tu chatę postawimy na środku. Nie, znaczy nie wiem, powiem wam szczerze, czy chciałbym na środku tak chatę stawiać. Z drugiej strony to jest jakby mój teren, tylko ja tu będę jeździł. Nikt mi tu nie będzie jeździł. Ciągnikami, więc... Dzisiejszy odcinek oczywiście... W sumie bez rolnictwa jako takiego, no będziemy sadzili winogrona, więc można to przyjąć jako troszeczkę jakiś tam procent tego rolnictwa. No i co, moi drodzy? Na razie to ja robię jakieś dziwne kombinacje alpejskie. Czekajcie, tu sobie też zaznaczymy. Bo może mi jakieś kąty z tego powychodzą i ciekawa jakaś sytuacja powstanie. Znaczy tak to na pewno nie wygląda, nie? Jeżeli byśmy mieli, wiadomo, no to tutaj przy stawku jest za blisko. No czekajcie, generalnie byśmy musieli dotąd dążyć. Nie pytajcie mnie, co ja robię. Szkoda, że tego nie można obracać, tego pędzla, bo ja bym go chętnie sobie obrócił. Ale dajemy radę. No dobra, powiedzmy, że coś takiego. Chociaż nie pytajcie mnie, co z tego ma być, bo ja w tej chwili to sam nie wiem, widzowie, co ja tworzę, nie? Także nie pytajcie mnie, bo nie wiem. Sam nie wiem, co ja w tej chwili tworzę. Tak jakby i po co, nie? Ale wiem, że coś może nam fajnego z tego wyjść.
Ale jeszcze nie wiem co. To są kamienie, więc wiecie, kamienie sobie mogą być, nie? Ja chciałbym tu jak najwięcej mieć zieleni, jak najwięcej, wiadomo, trawy. Też w stawku też są kamienie, jakby ktoś się pytał. Na razie nie. O, to tutaj by można domek postawić. Słuchajcie, tutaj by można domek postawić. Tutaj na przykład jeden garaż by mógł stać, aczkolwiek taki podstawowy może przy domku, a reszta garaży gdzieś by tu stała. W sensie, że ja wiem, tutaj by się jakiś wjazd zrobiło i garaże by były, a tutaj by była taka aleja jakaś. Dobra, słuchajcie, budynki, domy rolnika, nie wiem co nam zostało, bo ten jeden musiałem niestety wyłączyć i go chyba nie włączyłem, ale my nie musimy mieć, słuchajcie, wielkiej hacjendy. Bo zobaczcie, na upartego coś takiego mogłoby to sobie tutaj stać. Jakoś tak, jakoś nie wiem, żywopłotem szybkim ogrodzone. I tu by mogło sobie stać, wiadomo, ten taras z widokiem na... Taras z widokiem na stawek, o, coś takiego. I to bym raczej się ku temu skłaniał. Ewentualnie. Mamy jeszcze taki zwykły, prosty. Ale nie wiem, tamten mi się chyba bardziej podoba. No z tych to już mówiłem, że rezygnujemy. Ja wiem, że ktoś z was by powiedział, że to jest ładne, ale to są standardowe, jakie są w farmingu. Ja nie chcę tych standardowych budynków budować. Widzicie? To są wszystko takie, jeden tam burzyliśmy, więc ja nie chcę tych standardowych amerykańskich budynków robić. Jedynie mamy jeszcze coś takiego i to mi się też bardzo podoba. Znaczy wiecie, możemy dwa obok siebie, nie? I jeszcze jest coś takiego, kurczę. Wiecie, no jeden może być typowo taki do rekreacji i to mógłby być na przykład ten, bo są, zobaczcie, on mógłby sobie stać tak tu blisko koni, prawda? To by był taki rekreacyjny, mam nadzieję, że da się zburzyć. A drugi, ten, który chciałem tu wstawić, bym wstawił tutaj. I to był, moi drodzy, ten. O, to tak może byśmy zrobili. Nie? Jeden domek tam do rekreacji, taki jakby goście przyjechali, że wiecie, impreza nad stawkiem, a my, ja sobie na przykład w czymś takim będę tutaj mieszkać, to można faktycznie ten domek postawić nie za blisko drogi, żeby hałasu nie było, więc tak myślę, że tutaj jak zaznaczyłem jest całkiem git, ale damy troszeczkę sobie teraz tak, malowanie. Malowanie, widzowie. Czy obok tego garaż? No myślę, że tak. Myślę, że garaż by... Ale garaż by można nawet tu wstawić. Jeden. Zobaczymy, żeby to też nie psuło nam jakiegoś widoku. Garaż to w szopach. Pewnie znajdziemy. I oczywiście mówimy o jakichś takich ładnych, chociaż ten, który burzyliśmy, był całkiem spoko i takich kilka moglibyśmy mieć. Bo pamiętajcie, że ja chcę jeszcze kupić... To był taki? No, był taki. Ja wam powiem szczerze, że on tu całkiem by mi pasował. Ewentualnie jest taki pojedynczy. I ten pojedynczy by mi póki co, słuchajcie, chyba najlepiej pasował przy drodze. Chociaż jak mam być szczery, to ja raczej garaże, tak jak wam opowiadałem, chciałbym gdzieś tam. Więc tu bym... Może po prostu postawił sobie jeden taki szybki garaż i to tutaj. Jeden szybki garaż, żeby blisko domu stał. I ten mi zdecydowanie pasuje. Mógłby, o, mógłby ten garaż jeszcze też tutaj stać, nie? Albo i nawet tak. Oby się dało usunąć, widzowie. To taki będzie jeden szybki garaż, wiecie, żeby... Oj, coś tak, kurczę, nie podoba mi się. Da się? Da się, uff. Coś się to naprawiło. Nie wiem, czemu to było popsute, że się nie dało budynków usuwać. Chociaż tych leżaków, które tam są, niestety się nie da usunąć. Bo ja tu nie chcę, wiecie, jakoś też tak... szpecić, ale no taki jeden garaż myślę, że powinien być. On by mógł być faktycznie troszkę tak w głębi. Taki podwójny, co? Jakoś ładnie go zrobimy.
i tutaj jakiś tam żywopłot się puści, a reszta tych garaży, moi drodzy, to tak, one mogą w zasadzie to mogą sobie stać przy tym tutaj, ale ile byśmy ich wybudowali, no też tak. A wiecie, mnie bardziej by kusiło coś takiego, żeby tutaj, tak gdzieś po środku, zrobić taką jakąś fajną alejkę do garaży. Ale to zobaczymy. Na pewno tego terenu nie ruszam. Dobra, kształtowanie terenu, nie, ozdoby. Moi drodzy, jedno co na pewno musimy zrobić. Przynajmniej w tej części już jestem tego pewien. To. Czyli żywopłot. I to bym sobie, wiecie co, bo tu już raczej budynków nie będziemy stawiać, więc... Żywopłot puszczony tu. Tu. Tam oczywiście nie będzie żywopłotu, no bo jest, moi drodzy, taras i musi być widok na piękny... Na piękny... stawek, ale tu jak najbardziej te garaże jakoś tutaj, o, czekajcie, tutaj stąd może, tak, cyk, zostawiam też, od razu wam mówię, że zostawiam miejsce w razie W na, o, ale krzywo zrobiłem. W razie W zostawiam miejsce na ewentualne latarnie, bo pamiętajcie, że ja to też chcę tutaj oświetlić ładnie wszystko. Nie chcę, żeby te latarnie się... No! Nie chcę, żeby te latarnie jakoś tam chamsko się... Dobra, to się tam później poprawi. Może jakiś, nie wiem, kosz na śmieci stać. Też takie ozdoby mamy pościągane, widzowie. Dobrze, to na razie coś takiego, tutaj nie będziemy jakieś na razie nie wiadomo jakie alpejskie kombinacje myślę, że tworzyć. Można by ten dom jeszcze troszeczkę tutaj tak jakoś żywopłotem, ale to zobaczymy. To jest w tej chwili nieistotne. No myślę, że drugą partię żywopłotu byśmy wtedy sobie tutaj faktycznie puścili. I tak ten wjazd, zobaczcie jaki będzie szeroki, no. Nawet nie wiem, czy nie za szeroki trochę. Jak mam być szczery. Ale dobra, niech będzie, bo chcemy ładnie też latarnie tutaj sobie porobić, więc spoczko. No tutaj to już. Tu tak podłączymy trochę też. Nie musi być wszystko z ukosa. Czasem może być z kwadratensa. Że w kwadratensie trochę zrobimy. O, tak. Dobrze. Czy da się to drzewo zburzyć, jak je budowałem? Nie da się go zburzyć. Musiałbym ręcznie. No to tak będę musiał zrobić. Dobra. I no to mamy, no trochę będę musiał też czas, widzowie, przyspieszyć, żeby tutaj się dało radę. Tutaj gnojówkę wywoziłem, dlatego też wiem, że maszyny po prostu nie widać, jak się jedzie, jechało przez te drzewa, no bo tutaj gnojówkę wiozłem na pole, żeby nawieść, ale jak się okazuje, mimo słuchajcie tego, że minął jakiś tam czas od tego nawiezienia, to nawiezienie nie znika, czyli bardzo mi się to podoba, bardzo fajna rzecz. Ten domek to ma być, mówię, taki na zasadzie, jakby goście jacyś przyjechali, tutaj żadnych garaży nie będziemy robili, nic. Chyba jest spoko. Jedną gdzieś będziemy musieli... Aha, no to te owce, widzowie, no bo tu jest jeszcze kwestia taka... A, te konie trzeba w ogóle kupić. Dobra, no to jak jest nakarmione, to konie możemy, słuchajcie, kupić. I teraz tak. Jak już tu jesteśmy, to już naprawmy. Także konie kupimy i teraz, moi drodzy, jedna rzecz jeszcze. Dobrze, gitarka. Tam później zobaczy. I teraz, moi drodzy, jedna rzecz jeszcze. Te owce. Chociaż owce to może zostawimy sobie po prostu na osobny odcinek, wiecie? Tak mi się wydaje, widzowie, drodzy kochani, że najlepiej będzie po prostu owce dać na...
osobny odcinek. I tutaj oczywiście trawka niech sobie rośnie na tej górce, którą tu stworzyłem. U koni jak najbardziej też trawka. Chociaż to się powinno też liczyć jako pokarm de facto, jakby nie patrzeć. Tutaj oczywiście na przystawku też trawka. Tutaj może nawet ta trawka trochę... O, tutaj jest takie miejsce, słuchajcie, przy koniach. Oj, więc myślę, że tu się nic nie stanie jak moi drodzy, tylko że może z innym pędzlem. A to nic nie zmieni. Dobra tam. Ale tu stwierdziłem, że się nic nie stanie, jak trawka będzie, słuchajcie, wchodziła też do wody. Tam sobie może wchodzić, bo to tak będzie. Się no troszeczkę też robimy troszeczkę takiej różnorodności, bo to nie chodzi o to, żeby to wszystko było jakoś na jedno kopyto zrobione. Ale rzecz bardzo ważna, trawka. Może czasem będę mógł tutaj tą kosiarką właśnie jeździć i kosić tą trawę. I z tego będziemy mieli siano, widzowie. Także do przemyślenia temat. Oj. Niestety czasem mi, kurde, nie wyjdzie to tak, jakbym sobie tego życzył. No ale jak już robimy na cacy, no to już sami rozumiecie, że już poprawimy, nie? Takie... Zresztą wiecie, to trochę tam spod drzewopłotu, gdzie niegdzie trawy może wychodzić. Dobra, czyli to mamy na razie tutaj wszystko chyba, ta część jako tako zrobiona. Nie mówię, że jakoś super to jest, ale i pewnie coś jeszcze będę, chociaż nie, źle to nie wygląda, widzowie. Mówię, że nie jest super, postawmy to nieszczęsne Audi, a mówię nieszczęsne, bo Audi jeździ jak man. Więc może dla ozdoby po prostu to Audi tu zaparkujmy. O, coś krzywo tu jest jeszcze z terenem. Jeszcze będzie do naprawy. Zobaczmy, czy się brama otwiera. Otwiera się. To nie zostawimy z otwartymi bramami. Audi wstawimy. Niech trochę wystaje z garażu, widzowie. A niestety Audi nieszczęsne, bo... I jeszcze mamy Mustanga do kupienia. O, to Audi tak trochę wstawimy, wiecie, do garażu, ale tak, żeby trochę wystawało z tego garażu. Mam nadzieję, że nam się brama nie zamknie sama z siebie. Czego Bentleya też trzeba jakoś ładnie postawić. Ale Bentleya to już myślę, że tak ładnie przed domem zaparkujemy. I jedziemy po następne auta. Tam był jakiś Mustang i coś tam jeszcze, widzowie, było. Nie wiem, gdzie tego Bentleya. Tak może tu przed chatą, słuchajcie, tak ładnie. O. Ten to jedzie jak głupi, nie? I to się nie umiem... Trochę mu koła zakręcimy. O. Niech sobie przed chatą, słuchajcie, Bentley stoi dobrze. Dobrze, 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 dobrze. Tak, miałem, moi drodzy, dzisiaj się winogronami zajmować, chociaż nie wiem, czy też tego nie lepiej byłoby zrobić w ogóle w odcinku właśnie typowo poświęconym rzeczom na tej części tutaj mojej farmy. I tak się zastanawiam, że może to być, widzowie, całkiem fajny pomysł, bo jak widzicie, to dzisiejszy odcinek w większości tutaj się jednak nam opiera o jakieś projektowanie, nie? Głównie coś tu projektujemy. Tu jest jeszcze chyba trochę za wysoko. No dobra, no chciałbym więcej garaży jeszcze postawić. Na pewno nie tutaj, chociaż z drugiej strony te garaże tutaj fajnie wyglądają, więc jak mam być szczery, to może po prostu bym w drugą stronę postawił tutaj rządek garaży, a przejazd w ogóle taki zrobił tam. Zobaczcie, tędy bym jakoś przejazd puścił tam. Zresztą kto powiedział tak naprawdę, że ten wyjazd ma być tutaj? Ten wyjazd może być równie dobrze, moi drodzy, tutaj. To się wszystko jakby dzieje, wiecie, tu i teraz. Zobaczcie, że ten wyjazd może być tu. Znaczy nie taki szeroki, nie? Ale on nie musi być tam i wtedy jakby też nam się troszeczkę zmieni koncepcja. Ach, te moje robienie na równo, kurde. Widzowie. Minus jeden. Za duży pędzel wziąłem. Ciężko tak jest tym tutaj w farmingu. Tak jak bez problemu różne rzeczy robię w...
City Skylines, tak tutaj, no niestety. Dobra, no i w tym oto chytry sposób, może i dobrze, bo tutaj nie wiadomo, czy coś by nie były jakieś pozostałości po tamtej chacie. Więc ten oto chytry sposób wjazd zrobimy tutaj. I w ten oto chytry sposób tutaj też możemy mieć miejsce na garaże. Jakby nie patrzeć. Czyli to, co chciałem zrobić, to te garaże właśnie mogą być tutaj. Właśnie naprzeciwko domu, nie? Jakiś taki fajny... Zaraz zobaczymy, widzowie, zaraz zobaczymy. Tylko to by trzeba... Nie, no tych garaży już bym raczej nie ruszał, nie? Te dwa myślę, że są całkiem spoko zrobione. I raczej bym ich nie ruszał, ale naprzeciwko hacjendy można by właśnie kilka garaży tutaj postawić, ewentualnie wtedy z drugiej strony następne. O. O. Myślę, że to jest jakaś opcja, widzowie. Że zróbmy tu jakieś delikatne równanie, żeby już mieć pewność, że ta część tutaj, gdzie będziemy budować, jest spoko. Tutaj, a te garaże w ogóle jakoś kurde krzywo wybudowałem. No dobra, garaże będą do poprawki jednak. To słuchajcie, przykro mi bardzo. Oby się dało zburzyć? Da się zburzyć, spoko. To słuchajcie, widzowie, no niestety, no. Garaże do poprawki. Tutaj to bym zrobił za tym żywopłotem później. No wiadomo, jakieś tam jedno drzewko gdzieś się posadzi, coś. Ale tu bym też zrobił różne takie gadżety, typu jakieś do grilla i tak dalej. Chociaż ten dom też nie wiem, czy nie powinien być inaczej ustawiony. Obrócony, no ale zakładając, że tu jest wyjście z tyłu, jakiś plac zabaw, to niech będzie sobie właśnie przy wodzie. Niżej już go dawać nie będziemy. Myślę, że jest całkiem spoko. Ten jest całkiem spoko, bo też chciałem, żeby był jak najdalej od drogi. Wiadomo, że bliżej bym go mógł też dać, chociaż za tym żywopłotem jakby dom trochę przesunąć tu też by nie było źle, widzowie, patrzcie. To nie byłby głupi pomysł, jakby ten dom odrobinkę przesunąć bliżej tych skał. Budynki, domy rolnika. To było to. Chyba to było to, nie? To taki ładny mamy ten? A, i tam mam jeszcze taki taras. Nie, no dobrze, widzowie, to jeśli tak... No chyba, że tak zrobimy. A co to tu jest tu z boku? Przecież nie widzę, co to jest to z boku. Takie płyty. Bo jeżeli taras jest, to tak samo ten taras, ale tak bym wolał, żeby stał, ale mógłby równie dobrze stać tak. Chyba, że wiecie, dwa postawimy, nie? Jeden tak, jeden tak. Nie wiem, co by nam to dało, widzowie. No teoretycznie można przyjąć, że dwie rodziny mieszkają, co? Widzowie? Można przyjąć, że dwie rodziny mieszkają. No to jeden dom by mógł stać tak. On wtedy mało miejsca zajmuje. O, zobaczcie. Jakieś tam, nie wiem. Załóżmy, no hipotetycznie, tak? Że dwie rodziny. To jedni mają bliżej stawku tu. A drudzy mają ten dom... I to tak jakby obok siebie te domy są w jakiejś tam konkretnej odległości, że ten nawet, o, że tutaj ten... Coś takiego. Ja wiem, że to nie będzie... Ale nie, no nie szkodzi, może być wyżej. Tym bardziej, że tutaj był problem trochę z tym terenem. No i wtedy, słuchajcie, tutaj możemy... O, no to no nawet to wygląda. Garaże wiadomo, że wysunięte muszą być, więc... Przymierzymy się, słuchajcie, z tymi garażami. Teraz. Tylko znowu Audi trzeba przestawić. Audi wisi w powietrzu. Jeszcze kupimy parę samochodów dzisiaj. Bo tam jeszcze był Mustang, coś tam jeszcze było, ale to wiadomo, no chociaż będziemy nimi jeździć, widzowie, przecież ja nie mówię, że nie. O, i to mi się podoba. Tu wiadomo, że te obsadzimy, więc jakby będzie... No nie jest tak blisko drogi. Fajnie, powiem wam, to wyszło. Tu może minimalnie zgładzić i będzie spoko. A żywopłot, słuchajcie... Niechby i tak został. I wtedy tutaj wybudujemy no, dwa garaże, ale one muszą być odległości jakiejś konkretnej od domu, żeby, bo tutaj jest chyba wschód słońca, zawsze jest tam. No tak, bez siódma rano, a słońce wschodzi tam. Więc ja bym nie chciał, żeby garaże im tutaj słońce do sypialni zasłaniały, czy jakiś kiepski widok robiły. Wolałbym, żeby z okien mieli fajne widoki, więc może garaże faktycznie, słuchajcie, zrobimy naprzeciwko.
No, tak zróbmy, widzowie, tak zróbmy. I ten beton też tutaj jest za dużo betonu, czyli to zetniemy wtedy. I tu się wtedy coś jeszcze da innego. No, to jest dobry plan. To jest dobry plan, moi drodzy, bo nie chcę tak, nie chcę tak. I ustaliliśmy, że ten garaż, no bo chyba już ładniejszego, słuchajcie, no mogę jeszcze przejrzeć, tak, ale ja nie widzę ładniejszego garażu, który by był taki, no. Tu nie ma być jakby styl typowo wiejski, starodawny, to ma być, wiecie, chociaż gdzieś stary dom możemy postawić dla ozdoby, że niby kiedyś stała stara chatka jakichś tam dziadków czy kogoś. Jeszcze jest coś takiego, ale to już jest, myślę, takie bardziej jak obora, stodoła, coś takiego, nie? Widzicie? Tak, już takie bardziej. To takie jak gremiza strażacka. O, tu takie stare, to jest fajne, ale to po prostu tutaj ewidentnie nie pasuje, nie? Także. A coś takiego, no, niby nie jest złe, jakby nie patrzeć, widzowie, no niby nie jest złe i niby jest czerwone, ale wydaje mi się, że ten garaż, który tu mamy z tą podwójną bramą, jest po prostu taki najbardziej, nie wiem, realistyczny. Jak zwykle ktoś może mi zarzucić, że 30 minut się bawię z jedną pierdółką. No widzowie, nagrobimy coś dokładnie, to oczywiście, że tak. I zobaczcie, wtedy ten garaż. Właśnie nie wiem, jakbym to wstawił. Tutaj nie muszę od razu od tego robić. Kawałek można mi, co wiem, myślę, że tu jeszcze uciąć ten żywopłot. I zobaczcie. I garaże zacząć tak. Czy wtedy taka wąska. No może być, no bo tutaj wjazd jest bardzo fajny. To jakby można go minimalnie, słuchajcie, wysunąć do tyłu. I między garażami. Oj, 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 oj. Między garażami możemy jakąś tam sobie obrać odległość po to, żeby tam, nie wiem, też było miejsce na reflektory, czy jakieś może małe drzewko, żeby dużo zieleni było. Ile? 4 wybuduję, docelowo może 5. Nie wiem, czy jest odległość między nimi równa. Jak mam być szczery. Dobra, wyszło 5. Ważne, że są w równej linii. A no i to wtedy tutaj można ściąć. Dobrze, malowanie. Ale dzisiaj mamy, widzowie, kombinację w odcinku. Naprawdę mnie naszło. No to muszę poprawić, bo razi po oczach. Pięknie będzie. Naprawdę będzie pięknie. Tyle mogę wam powiedzieć. O to mi chodziło, żeby to tutaj ściąć. I co w tym momencie z tym miejscem tutaj? No właśnie, widzowie, bo. Jakby. Wiadomo, dojazd jakiś tam, że jakby ktoś chciał zakupy wyładować, to niech sobie podjedzie pod dom, spoko. Tu jeszcze nie wiem, co dalej będziemy budowali, więc na razie. Oczywiście jakieś ścięcie też zrobimy pewnie. Tak mi się wydaje, że jakieś ścięcie zrobimy. Zauważyłem, że jak szybko to robię, to wychodzi to. O wiele bardziej dokładnie niż jak robię wolno. O, może coś takiego. No i tu też jakieś tam małe ścięcie by się przydało, bo ja myślę, że tutaj taki mały fragmencik mógłby być. Tym bardziej, że to są kamienie, a nie jakaś tam. Nie jakiś tam asfalt, tylko kamienie. O, coś takiego. Garaże tam. Domki tutaj, tam jest jeszcze domek jakiś na imprezy nad stawkiem. Mógłby być bliżej koni, ale wiadomo, ludzie, żeby po pijaku koni nie budzili. Teraz tak, troszkę widzę, że tu jest chyba teren ale to już innym razem. Już jest duperelka. Słuchajcie, posadzimy, ładnie to wygląda tutaj, takie ten. I teraz, moi drodzy, rośliny drzewa. Musimy wybrać drzewo, ja raczej jestem zdecydowany. To musi być jakieś bardzo małe drzewo. I to są, jak widzicie, już wszystko za duże. Ten jeszcze by mógł być spoko, ale mi się po prostu nie podoba. Wygląda jak jakiś krzak. To jeszcze by mogło być, bo co to jest za drzewo? Mały dereń. No nawet to by spoko jeszcze tu wyglądało, bo chodziłoby tylko o to, żeby w tych. Wiecie co? To pomieszajmy może te drzewa, widzowie. Jedno drzewo. To kurczę, szkoda, że ja to nie mogę jakoś. O. I ono też w jakimś odstępie niech stoi, żeby wiadomo, był odstęp, żeby nie wchodziło na drogę, żeby drogą dało się jechać.
takie małe drzewko. Między tymi drzewkami możemy posadzić tam, nie wiem, czy to był cis. W każdym razie iglaste jakieś drzewko posadzimy między. Tak jak są słupki, więc spoko. Widzicie, no tu niestety nie ma takiego jakiegoś przeciągania, jak na przykład z żywopłotem, czy z samym płotem. Ja nie wiem, jakby nie mam tej miary w oku, ale z drugiej strony wiecie, no kto aż tak równo drzewa sadzi, no. To mają być drzewa przy płocie, żeby było zielono, nie? A nie, myślę, że tak się nikt nie będzie spinał. I oczywiście parę wierzb posadzimy, płaczących, ale nie wiem, czy tych olbrzymich. To już się zobaczy. I właśnie ja specjalnie, widzowie, robię to w jakiejś odległości od płotu, żeby właśnie te drzewa, jak będziemy jakąś maszyną jechali czy czymś, żeby nam po prostu nie zasłaniały tej maszyny. Także celowo robię to w jakiejś tam odległości, a ma to też hałas z ulicy tutaj nam ewentualnie zneutralizować. Nie wiem, dokąd te drzewa posadzę. Tu można jeszcze jedno. Tutaj wiecie co, jak są te kamienie, to też nie chciałbym za daleko, nie? Z tymi drzewami lecieć. Także do pewnego momentu tylko. A może dotąd tylko. Nie, w zasadzie to mogą sobie do końca lecieć. Aj, nagle mi się coś tu przestawi. Ta górka jest dosyć spora, ale no, myślę, że fajnie. Myślę, że fajnie, że jest taka spora górka. Bo chciałem też, wiecie, żeby coś było takie, no żeby było trochę takiego realizmu, nie? Nie, nie, że tylko jakby wszystko wypieszczone na 102, tylko o, tu jeszcze jest jedno. Chyba tych drzewek, tych akurat konkretnych starczy, no może tutaj damy, a damy taką, wiecie, już konkretną ilość. Szczególnie, że tutaj jest trochę miejsca. Przy tym płocie niech będzie taka totalna zieleń. Nawet nie wiem, czy te cisy będę tu dawał. Może dam, żeby po prostu nie było, że... Bo wierzby na pewno bym chciał jeszcze dać bliżej. Tutaj szczególnie w tym miejscu, właśnie przy płocie chcę dać wierzby, bo... troszeczkę, słuchajcie, mi ten teren tak nie wyszedł. Znaczy nie, że mi, no po prostu to jest tak nałożona ta warstwa tej wody i... ciężko jest to tak zamalować, żeby nie było takich... Nie wiem, może tego nie widzicie na szczęście, ale już tyle tu czasu spędziłem, że jakby siłą rzeczy mi to weszło w głowę. O, takie dwa rzędy niech będą. I taki, wiecie, żywopłot z drzew. Które nie są na szczęście za duże, tak? Czyli, bo to też o to chodziło, żeby tu było zielono przy tym płocie, ale żeby te drzewa po prostu nie były zbyt duże, jako, no nie wiem, tutaj jak są domy, no to tutaj szczególnie, że jest więcej miejsca, to możemy nawalić tych drzew od groma i trochę. Żeby nie widzieli z okna domu, czy z drzwi nawet, jakichś jeżdżących samochodów. No, myślę, że całkiem spoko, bo te drzewa nie są zbyt wielkie. Bardzo fajne drzewko. Mi się udało trafić. Co my tutaj dalej mamy? Te orzeszniki, jak widzicie, są olbrzymie, także... Ja raczej bym w nie na razie tutaj nie szedł. Brzuski to my sobie tutaj myślę, że podarujemy. A co do dom... O kurde, to jest mały dąb? Serio? Znaczy wiecie, ja myślę, że mały dąb jakiś tu przy wjeździe. Tutaj bardziej, że to jest strona północna. Jakiś tutaj mały dąb jeden by mógł rosnąć. Nie ma problemu. I wierzby. I wierzby, widzowie. Także tu... Nie wiem, tu nad wodą. Tutaj tak wierzba płacząca sobie może rosnąć. Wierzby to raczej bym chciał przy wodzie właśnie głównie dać. A, bo to jest duża, tamta jest mała. No to nie wiem, duża jest, kurczę, mniejsza od małej. Tutaj oczywiście staram się dać jak najbliżej... wody te wierzby, ale za dużo też ich nie chcę dawać, wiecie. O, widzicie, tutaj jest takie jakieś takie kurcze niedorobione troszkę miejsce i... Cyk, tu.
Tu może jeszcze z jedna, albo potem damy też tą... tą małą z jedną tutaj. Niech sobie jakaś mała rośnie. Znaczy tam mała to ona nie jest, ale... dla mnie... O, tu parę wierzb może być. Powiem szczerze, może... O, to może być fajnie, no. Dobrze, 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 widzowie, dobrze. Bo im tutaj wtedy zasłaniamy już całkowicie ulicę tymi wierzbami. O, nawalone wierzb i sru. Dobra, mamy wierzby. Czy taką jeszcze wierzbę tutaj? No ja myślę, widzowie, że jedna wierzba na pewno by tutaj jeszcze pasowała. I oczywiście przy wodzie jedna by musiała być, która by oddzielała te domy, że tak powiem. A co do ewentualnych innych jeszcze bajerów, to tak. To tu by sobie mogła jedna wierzba być tutaj na tym terenie, który mamy trochę do zakrycia. Tu w narożniku. Tam, tu by mogła jedna jeszcze rosnąć większa. Tutaj w ogóle wierzby na końcu by właśnie mogły sobie na tej górce rosnąć. Ale to już może te duże właśnie. Dobra, no też żebyśmy nie przesadzili, nie? Żebyśmy nie przesadzili, widzowie. Także coś może w ten deseń. O, i górki nie widać w sobie, a miało być widać górkę. A. Cały juken, nie? Cały juken. Dobra, tu akurat może być taka. Bo tu i tak niczego nie zasłaniamy, a... tu może być tych wierzb nawalona, nie ma problemu. Taka kraina wierzb, słuchajcie. Dobrze, to będziemy jeszcze jakieś, słuchajcie, światełka później musieli dawać. Więc to nie będzie tak wcale hopsiub. Dobra, starczy, co ja robię, kurde, tysiące wierzb, kurde, sadzę. No jak widzicie, żeby mi ktoś nie... Bo ja zawsze mówiłem, nie zarzucajcie mi, że wycinam drzewa, bo ja i tak drzew dużo zawsze sadzę. Tu myślę, słuchajcie, że z tej strony tego domu też jeszcze jakieś jedno drzewko by mogło być. Nie wiem, czy jeszcze nie jeden dąb. Albo może brzoza dla odmiany. O, i tu jest fajnie, nie jest tak jakby... O, podoba mi się. Podoba mi się, ale wyjdźmy na ulicę. Na ulicy będzie to najlepiej widać. O, widzicie, widzowie? I nie będą te drzewa w niczym przeszkadzały. Tutaj latarnie też się zaraz postawi. Będziemy mogli zobaczyć, jak to w nocy wygląda. Tylko najlepiej ja wolę latarnię akurat w nocy stawiać. Słuchajcie, ja bym musiał czas przyspieszyć, żeby nam się zrobił ten marzec na te winogrona. Ale myślę, patrząc po 48 minutach odcinka, to myślę, że ten odcinek jednak... zamkniemy w temacie tworzenia, dalszej części tworzenia chaty marzeń, a po prostu w następnym odcinku, widzowie, zrobimy sobie już te długo oczekiwane winogrona, bo myślę, że inaczej to jest bez sensu. Dobra, pytanie, czy ja teraz te garaże jeszcze raz bym musiał wybudować, bo to tak jakoś tutaj, kurczę, akurat ten teren jest trochę nie za bardzo. Może dla bezpieczeństwa wybuduję i wiecie co? Ja sobie znajdę jakiś... Najlepiej jakbym samochód między nimi stawiał, bo ja bym chciał sobie jakąś odległość tutaj założyć między tymi garażami, żeby one na pewno miały równą odległość. A w środku nie było samochodu żadnego. Jeszcze mamy Mustanga do kupienia, jeszcze tam takie stare jakieś pick-upy. Coś tam, widzowie, mamy do kupienia. Dobra, tak się zastanawiałem nad tymi garażami, to wiecie co, zróbmy malowanie i może przyjmijmy wersję, że tutaj faktycznie... no, teraz źle. Tak. Że według tej linii będziemy robić garaże. I może zróbmy, wiecie co, rzeźbienie, skoro tu jest z tym terenem tak niepewna sytuacja... to my może to po prostu tutaj sobie, o, widzicie? Wszystko zróbmy na jedną jakąś tam wysokość, a za garażami będzie zmiana wysokości terenu. Bo wiadomo, że tutaj jest troszkę spadu było robione, nie? Ale ja chcę, żeby jednak te garaże były proste. Dobra, budynki.
Nie wiem, czym by to sobie można wyznaczać. Kurczę. Ulem to raczej słabo by wyszło. To było to? Tak, to było to, bo podwójne. No bo ten też jest fajny. Nie powiem, że nie, no ale jakby nie jest nam pod, tu jest nam tylko garaż potrzebny. Ja chciałem koniecznie zamykany. Widzowie, moi drodzy, kochani. Dobra, to załóżmy, że to coś wchodzi na to. Będzie pierwszy. Jak ja tu mogę sobie tą odległość? No chyba, że w ogóle sobie odległość założymy taką, że o. Na tej zasadzie. Widzicie? No to wtedy mamy pewną odległość między nimi, a w zasadzie nie musimy mieć większej. 4, 5, no i w ten sposób nam weszło 6, tylko tutaj coś widzę, że się z terenem popsuło. Tu się coś ewidentnie popsuło z terenem, więc... Ale widzowie, tutaj budujemy 6 garaży, czyli 12 samochodów. No dobra, no słuchajcie, jestem rolnikiem, który ciężko pracuje nad rozwojem gospodarstwa, to mam prawo mieć samochody, tym bardziej, że jakoś mam wrażenie, że tych pieniędzy aż tak nie ubywa. Ja nie mam wrażenia, wiecie, żeby mi kasy ubywało, żeby nie miało mi zabraknąć. Jakoś tak, coś tam nawet w czymś, słuchajcie, automatyczną sprzedaż ustawiłem, ale nie mam zielonego pojęcia w czym. Nie pamiętam. Ale w czymś ustawiłem automatyczną sprzedaż. Dobra, no tak myślę, nie wiem jeszcze, co tu w tym miejscu zrobimy. Na pewno coś by musiało być takiego fajnego pod domek związanego z domem. Dobra, tutaj kształtowanie terenu. Widzę, że trzeba jeszcze łagodzenia teraz troszkę dać, bo widzę, że coś tam pobroiłem. No, ale było to konieczne, widzowie, żeby tu było wyżej. Było to wręcz konieczne. Dobra. Ja sobie tylko zrobię przymiarkę, moi drodzy, czy tam będą mi te... Dobra. No powiem wam, że bardzo ładnie. Jestem z siebie zadowolony. Garaże są, także możemy już auta zaraz parkować do garaży. Zaczniemy od Audicy tej nieszczęsnej. Kupimy Mustanga, wstawimy Mustanga, a Bentley to będzie taka moja perełka, która będzie stała pod... pod katą. Chociaż ta Audi oczywiście fajnie wygląda, tylko mówię Ferel na ten sposób, że ma silnik prawdopodobnie od Mana. Albo od innej ciężarówki, nie? I jeździ też tak nie za bardzo tutaj w tym farmingu. O, widzicie. No i generalnie Nawet to jest spoko. Wiadomo, więcej tutaj drzew nie będziemy robili przy tym, no bo tu jest ładnie, widzowie. Nie przesadziłem z drzewami. Tam, gdzie nie ma zasłaniać, tam drzew nie ma. A tam, gdzie ma zasłaniać, czyli drogę, jak widzicie, jest bardzo dużo zieleni i tak naprawdę nic nie przebija. Aż muszę, wiecie, co zrobić? Polecieć, moi drodzy, tu na górę. O, to mi chodziło. Zobaczcie, widać tam stadninę koni, widać domki. Z góry widać. Pięknie, widać staw. Tam nie widać za bardzo tych silosów, bo są zakryte. Widzowie, podoba mi się, z której strony by nie patrzeć, to jest ładnie. No i tu oczywiście rząd latarni zrobimy przy murku. Już raczej żadnego, nie wiem, żywopłotu czy czegoś nie będziemy dawali. Trawa rośnie, spoko. Tak dla mnie spoko. Czyli tak, moi drodzy, jeszcze byłby plan. Oczywiście nie będziemy tego robili w tym odcinku. A ja w końcu te konie kupiłem? Widzowie, chyba w końcu tych koni nie kupiłem. Widzicie, ja cały czas coś robię. Słuchajcie, cały czas coś robię. Ja wiem, że kupowałem konie w poprzednim odcinku, ale tak jak mówię, tam mi nie działały te pastwiska i tu mamy 7 koni. To wszystkich i tak nie kupimy. W sumie ja się na koniach, widzowie, nie znam. Po prostu kupuję je jakby, nie wiem, po kolorach, żeby było kolorowo. Te konie nie mają nam w żaden sposób, słuchajcie, tutaj służyć jakoś, nie wiem, biznesowo, chociaż no coś tam się robi. Nie wiem w sumie, po co konie w farmingu. W sensie nie czytałem. O, może inaczej wam powiem. Nie czytałem, jakie jest zastosowanie koni w farmingu, jak się na nich zarabia, tak? Natomiast jakby wiecie, no...
nie ma to dla mnie znaczenia, bo te konie są bardziej jako taka, bym powiedział, ozdoba, nie? Na, że po prostu, żeby też rozmawiały, wiadomo, odgłosy wydawały, żeby było fajnie. To jeszcze z jednego. Gniady nie kupiłem. Dobra, to niech będzie gniady. Ale mamy trzy, słuchajcie. Mamy trzy. Ale tu mamy zawalone wszystkiego. Ja pierdolę, widzowie, co ja zrobiłem za wielkie gospodarstwo. Stajnie. A, bo to się staje. Ue, tu 16 może być. Pytanie, czy ja chcę 16 koni. Nie wiem, z każdego po jednym kupimy, widzowie. Po co mi 16 koni? W ogóle po co mi tyle koni, nie? Jakby co? Po co mi tyle? A tu się inaczej nazywają, a z prawej strony też się inaczej nazywają. To jest ciekawe. Dobra, mamy 8. To może czarnego kupimy jeszcze z jednego. Ten wygląda taki bardzo fajny. A, dobra, żeby... To jednak będzie 16. Ten jest jeszcze całkiem fajny. Biały jest fajny. Ciekawe, czy to będzie widać. Dobra, dwa zostawimy sobie, trzy miejsca. Są konie, czy nie ma koni? Widzowie, są konie? Są konie, biegają. Zobaczcie, jak ładnie. Tutaj jest... Szkoda, że mówię, że nie można tych pastwisk jakoś ze sobą połączyć. Ja bym na pewno bardzo chciał tak mieć to połączone. Ale dobra, są konie i też już coś na naszej tutaj farmie marzeń się dzieje. I tutaj, tak jak mówiłem, ale to robię tylko przymiarkę. To nie jest, widzowie, w żaden sposób teraz na ten odcinek. Ale chcę tylko sprawdzić, czy owce, bo tu już jakby wszystkie zwierzęta, zobaczcie, mamy jeszcze... A, budę dla psa, widzowie. No to przecież nie może być inaczej. Piesek musi z nami mieszkać. To ja myślę, słuchajcie, kochani, że budę dla psa byśmy mogli... Tak tu postawić, pod wierzbą, będzie miał cień, będzie miał ciepło. Albo tu, w domu. O, między domami to nie będzie mu wiało, nie? Słuchajcie, o. Tylko czemu pies się pojawił wśród... Czemu pies, kurde, wisi w powietrzu, widzowie? Halo? Czemu te zwierzęta w farmingu wiszą w powietrzu? Tak jak, słuchajcie... Nie wiem, sarny mają w zwyczaju wisieć w powietrzu, to... A nie, jest pies. Cześć, piesku! Do nogi. Do budy? Nie, nie chcę do budy. E, nie! Weźcie mi tą... Kurde. Cześć, piesku. Ogłaszcz. Do nogi? Do budy? Do nogi? Nie rozumiem. Nie wiem, o co chodzi. Napełnij miskę. R. No to napełnijmy. Żeby piesek miał co jeść. No słuchajcie, naszego pieska trzeba... O, dobra, piesek będzie ze mną biegał, tak? Mam nadzieję, że do sklepu za mną nie poleci. Dobra, nie ma pieska. Nie wiem, co piesek robi. Ale niech sobie piesek tutaj biega. No, chodzi koło domu, super. Także mamy pieska, uwielbiam pieski. Dobra, słuchajcie, widzę. To jeszcze mamy motyw taki, ja to mówiłem. I to zapowiadałem, to nie jest nic dziwnego. Oczywiście w następnym odcinku tak, bo jeszcze sprzęt trzeba do winogron kupić, więc to nie jest, widzowie, tak hop-siup. Chciałem jakieś takie różne tutaj pokupować rzeczy, czyli chciałbym sobie kupić, no nie wiem po co mi jakby ta Tesla, ale myślę, że jakąś terenówkę, tylko to takie jest, aha, coś takiego. Pick-upa, o. Nie, no to już. Dobra, takiego. Niech będzie trochę odjechany off-road. Co to tu jest? To jest silnik pewnie. Wiecie, widzowie, że jak już silnik, to ja już tutaj jadę na maksa, nie? Marka Q. Nie chcę jakiś taki... O, dziwne te koła. Bardzo dziwne. No, żadne mi się nie podobają. Nie, no, już może prędzej te, ale to... Takie tradycyjne, to nie wiem. Dajmy takie dziwne.
O, ele. To już tam nie wiem. Nawet nie wiem. A, to są progi. Czy co, no progi niech sobie będą, światła. Nie chcę. Nie, po co mi światła? Lusterka. Dobra, to. Słuchajcie, kolor. Nie, no trzeba kolor, moi drodzy, tego jakiś zrobić. No, niech będzie już odjechany, bo. Dobra, tam nie chce mi się tego ustawiać. Kup. 79 tysięcy. Po prostu kupuję, bo kupuję. Nie, nie jest to samochód, który by mi się podobał. Tesla. Niby ją ściągnąłem, ale nie wiem, czy chcę ją kupować, skoro mamy i fajnego Bentleya. Zobaczcie, raczej bym kupił tak. Po pierwsze bym kupił Mustanga, który nie wiem, byłby sobie. To jest Bentley w takim kolorze. Nie wiem, jaki kolor tego Mustanga dać. Biały to raczej nie. Dobra, niech będzie taki śmieszny zielony. A, tu są jakieś te, spoko. Nie no, gdzie w Mustangu takie światła? Dobra, kup. To akurat nie podoba mi się, ale chodzi mi o to, widzowie, że jeszcze takiego starego właśnie Land Rovera i tutaj bym kompletnie nic nie zmieniał. Taki stary Land Rover, bardzo bym chciał, żeby sobie stał. I tak samo chciałbym, żeby taki stary jakiś tutaj pick-up sobie stał, ale widzowie, mimo że mamy to, to musimy mieć dwie BM-ki, no. I BM-kę raczej bym dał sobie czarną. Tak, tą BM-kę dałbym sobie raczej czarną. Tutaj nic nie zmieniam. A no i moi drodzy, oczywiście jeszcze jedna BM-ka. Później będziemy je, wiecie co, ulepszali. Później będziemy ulepszali. Nie ma co. I co jest ciekawe, widzowie, że nie musimy się na szczęście do sklepu teleportować, bo daleko do sklepu nie mamy z naszej hacjendy. Jery, jaka flota tu stoi, widzowie. Jaka flota. Czym tu najpierw jechać? Chyba BM-ką. Potem jeszcze jakiś traktor stoi. Ja nie kupowałem. Obawiam się, że BM-ka też jeździ jak jakiś man. Chociaż jedzie szybciej, ale. Krzywo. No, tutaj trzeba teren jeszcze ukształtować. Dobra, wjeżdżamy siódemeczką. Nie wiem, siódemeczkę może koło RS-ki zaparkujemy. Natomiast mam dziwne wrażenie, słuchajcie, że te auta tutaj gadają jak nie osobówki, tylko jak jakieś kurde. Ewidentnie jak ciężarówka, nie? To gada. Nie zajrzeliśmy do środka, ale wiecie co? Zablokowałem się, kurde, nie mogę wysiąść. Muszę trochę bardziej tak. Dobra. Jeszcze? No ludzie, no. Ja, za daleko, to bliżej RS-ki mam stanąć. Chcę wyjść z tego garażu. Halo. Na skręconych kołach ją zostawię. No i patrzcie, no i jest minus niestety tego garażu, nie? A jak się teraz nie da, to się wkurzę. Dobra, teraz się da, okej. No niestety, musiałem BMW wsadzić bardzo głęboko. Także zwozimy auta, moi drodzy, no i to będzie na dzisiaj wszystko. Ja coś tu się, widzę, bawiłem, jakieś sprzęty pokupowałem, a to nawet nie wiem, czy przypadkiem nie miały być sprzęty do winogron. Bo chciałem testować. Nie wiem przypadkiem, czy nie kupowałem, ale jeszcze jakby tak to nie jest całkowicie. To nie jest, widzowie, całkowicie. Nie, ja je sprzedam, zrobimy to na odcinku. Ja wiem, wy się lubicie ze mnie ponabijać, jak mi coś nie wychodzi. Ale to, a już wiem czemu kupowałem, bo chciałem zobaczyć ile maszyn będzie potrzeba, jakbym chciał ewentualnie, nie, że garaż, ale jakbym chciał ten taką wiatę, nie? Do maszyn, bo tam pamiętajcie, że też miałem taki zamysł, żeby
tamtej części to... to zrobić. Dobra, jeszcze przyjedziemy tym Land Roverem starym. Bardzo mi się ten stary Land Rover podoba, więc chciałem, żeby on tu po prostu stał. Chociaż nie wiem, czy te auta powinny w garażach stać jak... ale tak przed chatą porozstawiane. Także bogatym stałem się, widzowie, rolnikiem. Dobra, już Mustanga sobie podarujemy, weźmiemy tym, przyjedziemy. No to w ogóle jest pocieszne auto, bo to jest stare jak świat, ale tak często jeżdżą takimi na jakichś filmach w Afryce, na safari, na rodeo jakimś tam. Jak jadą na zwierzęta, wiecie, jak... O kurde, tutaj trzeba jeszcze poprawić ten teren zdecydowanie, no to jest do naprawy. Też wjedziemy tym Land Roverem, a jeszcze po innej stronie widzę jest kierownica. Ale ja trzymam tą kierownicę, dziwnie, nie? Fajnie, a tu animacja im wyszła, nie? Tu im, i już nie jestem rudy. Słuchajcie, widzowie, a bo tu jest z innej strony kierownica, dobra, to tak stańmy. Chciałbym tym, w ogóle chciałbym, żeby te auta moje stały tak trochę przed garażem. Gdzie? No i zobaczcie, to się znowu, nie, na szczęście się nie zablokowało. Ja bym chciał, żeby właśnie ten garaż był otwarty i żeby te auta tak trochę wystawały, więc będę musiał może zrobić tak, widzowie, że ja będę musiał tak w połowie one będą chyba musiały być, że tak powiem, wyjechane, to widzicie, wtedy mnie nie ten. I tak bym chciał, żeby one stały. Ciekawe, czy mam nadzieję, że one nie znikną, jak wyjdę z gry, zrobię save'a. W sensie, że wiecie, że mi tego nie zresetuje i nie zamknie garażu, nie? To mam tylko na myśli. O, i zobaczcie, i tak bym chciał, żeby one, czyli tak muszę stać, to wtedy się nie zablokuje, tak? Dobrze? O. Elegancko. I wtedy stoją sobie autka. Tutaj oczywiście Bentley nam się trochę zapadł pod ziemię, więc Bentleya musimy przestawić leciutko. Dobra, czy ja tu jeszcze mam coś do zrobienia? Chciałem zrobić przymiarkę, jeśli chodzi o owce. Oj! Ale ten Bentley to jeździ jak głupi, nie? I Bentley mi się akurat bardzo, widzowie, bardzo podoba, bo zobaczcie, zobaczcie to. Zobaczcie, naprawdę odwzorowanie jest mega. Tylko, że no niestety nie działa to, jeśli chodzi o zbytnio szybkość. Widzę, że FPS-y się tną. No, wiadomo, jest to mod, także... także bajerów nie ma. Dobrze, widzowie, no myślę, że to naprawdę całkiem... całkiem fajnie się teraz zaczęło prezentować. Tu jeszcze jakieś coś fajnego związanego z takimi... jakby to powiedzieć... atrakcjami bym zbudował, tylko brakuje mi tu też, kochani, słowa, bo tak, no bo mamy ogrodzenia tylko, oświetlenia i ewentualnie inne, no właśnie, inne. Nie no, takich rzeczy wiadomo, żebym nie... Ej, nie chciałem tego budować, mam nadzieję, że to się da zburzyć, nie? Uff, kamień serca. Słuchajcie, nie chciałem tego budować przez pomyłkę. Tu jest jakiś rodzaj... O właśnie, widzowie, o właśnie, czy to jest to, co ja myślę? To by mogło być, słuchajcie. Tylko to jest, o, coś takiego. Zobaczcie, tutaj jak będą przychodzili goście, to będą mieli pomost. To my tutaj taki mniejszy pomost przykładowo też możemy sobie zbudować do naszych tutaj, o. Nawet tak z ukosa trochę. Proszę bardzo. Widzicie, jak ładnie? No, pomosty. Dobrze. No, tam oczywiście widać, że to wisi w powietrzu, no, ale to już tam pal licho. To w ogóle... O, tu są jeszcze jakieś... No nie, no, już na drugą stronę nie będziemy robili, bo to jest bez sensu. Są jeszcze takie, jakbyśmy jakąś rzeczkę robili, ale wiadomo, że to bardziej do pojazdów. Trochę pościągałem. No, fajnie, fajnie, widzowie, fajnie. Tu jest jeszcze taki bajer, ale no to nam nie będzie... No, to, no, takie coś, to bez sensu. I o właśnie, mamy takie coś, taki budynek, coś w stylu starodawnego i... Wiesz, aż mnie kusi. Mnie kusi, tylko tu go nie będzie widać chyba za bardzo, a może trochę by było widać. Albo tu przy wodzie właśnie, przy koniach. No niby coś tam sobie... Ja bym wolał to tu postawić. Jednak. Widzicie? O, jest, widać, widać.
dużo takich jakichś budynków, które w sumie nie wiadomo jakby do czego służą, nie? Tak tutaj na przykład też taki stary budynek by mógł sobie stać. Na zasadzie, że kiedyś coś starego stało, ale ja nie wiem, czy tego starego budynku, widzowie, czasem bym nie wybudował gdzieś tak. Jak tu. O. Jak tu, żeby troszeczkę też tak. Że niby stara chata, no nie wiem, widzowie. Nie wiem, czy tutaj gdzieś, że niby stary dom stał. Teoretycznie mógłby stać, nic by się nie stało, ale nie wiem. Nie wiem, czy po prostu bym chciał. Tu są jakieś takie też kolorowe drzewa, ale powiem szczerze, że mi się one nie podobają, także... No nie wiem, może jedno, ale... Raczej, słuchajcie, te drzewa do mnie nie przemawiają. I proszę bardzo, moi drodzy, co my tu mamy? Właśnie, a propos gości, którzy mogą ewentualnie tutaj przybyć. To może w takim deseniu, a tutaj ci niech mają bez parasolki jedni, a drudzy niech mają na przykład tu i tu ławeczki, o. Dobra, tu jest jeszcze grill, moi drodzy. No tak już ustaliliśmy, grill to będzie właśnie w tej części przy tym domu. To ja wiem, ten grill niech sobie stoi gdzieś tu. Taka ciekawostka. No tu mamy te, ale później ja się właśnie boję tych, wiecie, tych bajerów, że jakby boję się, że jak coś postawię, to później nie da się tego jakby usunąć. Tu mamy jeszcze jakiegoś rodzaju doniczki z jakimiś drzewkami. To jest jakieś, nie wiem, bonsai, czy diabli wiedzą, co to tu jest, ale ja myślę, że mogą one troszkę urozmaicić te domy i to nic się nie stanie. Jak na przykład tu jakiś kaktus sobie będzie. Niech tej zieleni i jak najbardziej, widzowie, będzie sporo. O. Bardziej, że to nie jest jakby dom jako dom, tylko to jest bardziej do imprez dom. Bo że jak nam ktoś, widzowie, po pijaku tutaj te drzewka poprzestawia, nie? Dobra. To jeżeli idziemy takim tropem, to tutaj też myślę, że o widzicie, tu są też takie. To możemy przecież dodać i może ich być. O, przewrócił się. Co za gałgan, przewrócił się. Może być ich więcej przecież. A, tu już grill jest, widzę, automatycznie. Dobra. A przy tym domu na przykład zróbmy tak. Dobra, nie będziemy się tym tak bawili, bo później będę i tak burzył. Szkoda, że ten się przewrócił. Mam nadzieję, że da się go zburzyć. Nie da się go zburzyć. No to może się da go przesunąć. Tu mam jakieś kwiatki, ale tam kwiatki, to tam akurat jestem facetem, to wiecie. Wybaczcie, widzowie. To jest jakieś tam drzewo. Nie chcę tam takich w doniczkach. To już wolę normalne posadzić. Kartonów nie będziemy. Tu jest jakieś co? Warcaby, szachy? Serio? Ale to tak bez sensu troszkę. Są jakieś tam różne dodatki. Wiecie co, no taki... Tylko to nie wiem, czy to jest jako ozdoba. Ja myślę, że tam miałem jakieś inne rzeczy jako ozdoby. O, no nie wiem. Kosiarka sobie na przykład może stać. Niech sobie stoi kosiarka tu. Przykładowo przy tym. O, trochę mi coś tu nie wyszło. Kosiarka popsuła. To w ogóle, nie wiem, jakiś stary most. Jakaś stara kana. Parking. A, że co, że parking? Aha, takie coś. No nie, no to na asfalcie można. No to ale fajnie, że takie coś jest. Bardzo się cieszę. O, to co, to jeszcze piknik? Ale to już mamy piknik. To już jakby po co kolejne? No można jedno jeszcze tu postawić, takie inne, no spoko, no, które stoi. Zasadniczo niech sobie stoi. Jeszcze jakieś tam ławeczki. No dużo widzę takich rzeczy, pościągałem. Pewnie, o tu są te, na razie tych kamieni nie ruszam. Bo to są właśnie chyba te rzeczy, których niestety nie da się, widzowie, usunąć później.
Stone Fountain. Nie, no jakaś taka brzydka ta fontanna, serio. Ale beczka jakaś dla ozdoby, widzowie, no nie wiem. Gdzieś by tam sobie mogła stać jakaś beczka dla ozdoby. No to tam bez sensu. Tu są te dodatki wszystkie do tartaku, że niby deski w tych falach, ale to tam już są takie. A czy my w końcu żaby daliśmy? Chyba nie daliśmy w końcu żab, co? Jak nie daliśmy, to damy. A pies we wodzie pływa, widzowie. Czy wy to widzicie, że pies we wodzie pływa? A, i mamy jeszcze rośliny wodne, jakby się ktoś pytał. Dużo roślin wodnych, widzowie, jeszcze mamy. To było wkształtowanie terenu w rośliny i to było chyba tutaj. Widzicie? O, zobaczcie. Tak, tego mi było trzeba. Patrzcie, widzowie. Tu. Z dźwiękami. Widzicie? I tutaj byśmy mogli to śmiało. A tu są jeszcze większe. O, patrzcie, jak ładnie to będzie. I w ten chytry sposób troszkę nadamy kształtów tutaj. A zobaczcie, jak będzie ładnie. Nie? Bo tak troszkę... O, tutaj też możemy troszkę te skały tak przymaskować, no nie wiem, tam. Tutaj też. O, zobaczcie, troszkę przymaskujemy te skały. O, to mi, widzowie, chodziło. I zobaczcie, jest ładna wierzba, która tutaj... O, nawet możemy tak zrobić przy tych skałach, że niby jest... O. Oczywiście dookoła nie będziemy wszędzie robili, wiadomo. Nie bójcie żaby, widzowie. Tutaj w tej części, gdzie będzie imprezowa część, to absolutnie tego nie będzie. To będzie tak dotąd. Nawet tam troszkę na brzeg możemy z tym wyjść. Patrzcie, jak ładnie. No, pięknie to wyszło. W tym momencie trochę też te skały, nie? Przymaskowaliśmy. No, rewelacja. I tu możemy też troszkę, wiadomo, no nic się nie stanie, jak troszkę też wjedziemy z tym na trawę, bo wtedy powiększamy ten tego zakres. O, zobaczcie, jak ładnie i jakby optycznie w tym momencie ten stawek jest, zobaczcie, ile większy, nie? Optycznie. Widzicie? Tutaj nawet ten fragmencik też do tej skałki im zrobimy, patrzcie. Ale ładnie, no teraz to jestem zadowolony, nie? Naprawdę jestem zadowolony z siebie teraz. Jak dziecko, nie? Się cieszy. No wiecie, widzowie, no. Ja lubię projektować, mi to sprawia frajdę. Dobra, i tam będzie wszędzie dookoła, a tutaj, gdzie mamy te strefy, to nie. No niby powinno to być z dźwiękiem, ale coś tego dźwięku za bardzo nie słychać chyba. A nie, słychać, je. Jest, widzowie, dźwięk. Zobaczcie, tu żeby nie było też, że ciągle to samo. To dodamy troszkę jakiejś tam jeszcze innej zieleni. Słychać dźwięki, ale fajnie. To wygląda w ogóle jak czterolistna koniczynka. Bardzo fajnie, bo w tym momencie zobaczcie, ile optycznie się powiększył ten staw, nie? Jeszcze do tego te wierzby, to wszystko także pięknie. Tu są jeszcze jakieś takie kwiatki wodne chyba.
Ja bym je jak najbardziej tutaj wstawił właśnie. I w ogóle tych dużo takich, o, pierdółek bym tu nadawał, żeby trochę tak zamaskować te skały, które mi, nie oszukujmy się widzowie, trochę mi te skały nie wyszły, a skoro nie można ich już usunąć, to trzeba sobie jakoś radzić, prawda? Także nie, no dziś na pewno nie będziemy się owcami zajmowali, winogronem jednak też nie. Był jakiś tam pomysł, ale jak widzicie, projektowanie weszło na wyższy level. Tu są jeszcze jakieś tam inne kwiatki. Nie wiem, tam parę się doda. Słuchajcie, przecież w naturze rośnie wszystko samo i nie mamy nad tym jakiejś tam super kontroli, więc wiecie, no. Jak widzicie, o, coś tam. A, że takie. Nie mamy nad wszystkim, słuchajcie, w naturze kontroli, więc. Więc tutaj można przyjąć, no też nie mogę mieć nad wszystkim kontroli, muszę. O, coś tam. Jakieś szuwary tu są chyba, słuchajcie, to są chyba jakieś szuwary, nie wiem co to jest, ale to nawet fajnie, powiem wam szczerze, będzie właśnie tak wyglądało, nie? Że do tego te żaby tutaj gadające, chociaż tam te dźwięki chyba już są tych żab. Dobra, to co, wszystko? Tu jest jeszcze jakiś. Ale to już nie są chyba kwiaty. To już są raczej rośliny. Aha, tak, że kwiatki. Ale to dobra, tam wiecie, nie będziemy się kwiatkami, widzowie, bawili, wybaczcie, ale ja facet jestem, więc akurat co jak co, ale bawienie się kwiatami to mnie nie kręci. No to przecież było podobne, więc nie wiem, czemu to na nowo dodali. Tu jeszcze coś jest. Ta roślina nie jest na tej mapie, aha. Dobra, no nie, to nie. To co to jest? Ta roślina też nie jest na tej mapie, a szkoda. Bo dają coś, czego nie ma na mapie. Dobra, to mamy wszystko, widzowie. To mamy wszystko, jeśli chodzi o rośliny, o drzewa. Zobaczmy. Nie wiem, jak tutaj oczywiście dalej z tym żywopłotem, czy to jakoś tutaj zamkniemy. Może, czy zostawimy takie otwarte? Tu oczywiście trawę do końca dam jak najbardziej. Tu mi się. O, pięknie, widzowie. Zobaczcie, tutaj jest ładnie, jest pomost, jest tak, a tutaj w kącie. Zobaczcie, jakie szuwary. Krzaki, żeby od. Ale gadają te żaby. Pięknie. Ja tu chciałbym oczywiście gdzieniegdzie jakieś latarnie jeszcze dać, żeby to wszystko było ładnie podświetlone. Czekajcie, bo coś czuję, że się chyba zaklinowałem. Dobra. Wychodzę stąd, bo się zaklinuję, nie? Pies pływa normalnie we wodzie, a ja uciekam stąd, bo. Uciekam, bo się zaklinuję. Tu sobie usiądę sobie, słuchajcie, tu. O nie, na pomoście sobie usiądę. Ale ładnie, naprawdę. Zobacz. Oj, wlazłem do wody. No i zajebiście, zaraz się utopię. Nie no, tu się chyba nie można utopić, co? Tu się chyba nie można utopić. To zaraz się też naprawi, ale ładnie, widzowie, naprawdę. Powiem wam, że mi się to podoba, nie? Nie za dużo tych drzew. Nie jest przesadzone. Tamten młyn, tam sobie koniki chodzą. Tutaj jakaś taka imprezowa chata typowo. Garaży koło niej nie będziemy robili dla gości, bo w zasadzie po co zakładamy, że jak goście przyjeżdżają do nas pić, to przyjeżdżają wszelkiego rodzaju Uberami, a nie przecież samochodami, albo no nie wiem, małżonka jedzie, jak gościu pije, ale no, no nie ma miejsca, widzowie, tutaj na. No. Niestety, nic nie zrobimy, nie ma miejsca na garaże, tam nie. Tylko sobie zobaczę, teraz wam pokażę właśnie na mapie, moi drodzy, jak ja to widzę w budowie. Więc słuchajcie, widzę to tak, kończąc ten odcinek, bo to już jest kończenie tego odcinka tym akcentem. Widzę to, moi drodzy, tak, że po tej części aż do tego lasu chciałbym właśnie posadzić winogrona. Nie wiem, jak daleko, czy będę lecieć może, bo to w linii prostej i łatwiej się je zbiera. Zastanowię się, chociaż jakiś rządek między nimi przerwy musi być, żeby można wyjechać. Więc to też jeszcze przemyślę. Oliwek chyba nie, nie wiem, chociaż tam oliwki do czegoś mi były potrzebne.
Bo jeżeli to by też tak fajnie wyglądało, oliwki, jak i winogrona, to ja bym z miłą chęcią też te oliwki posadził. To będzie też jakby kwestia następnego odcinka. No i tak generalnie, jak mówiłem, jeśli chodzi, moi drodzy, o... jeśli chodzi o świnie, to sobie darujemy, ale z owcami bym się właśnie troszeczkę zastanowił. No tu są jakieś tam pastwiska dla owiec. No, kształtowo średnio mi niektóre po prostu też tutaj, bym powiedział, trybią, ale o kurde, 450. Po co mi 450 owiec? Ale nie, to tu się nie zmieścimy nawet. Bo jeżeli bym to takie coś tu... A nie, akurat, patrzcie widzowie, idealnie takie coś by mi tu pasowało, czy nawet tak. Bo tu są te wjazdy. Chodzi mi o to, że dziwny kształt ma, ale byśmy mogli idealnie w ten sposób, nie, rozwiązać sprawę, że to by tam właśnie przy... Tak jak zakładałem, nie? Bo ja chciałem, żeby te owce były, mówimy bardziej tak, w ten sposób, albo coś takiego, zobaczymy, żeby owce po prostu były przy torach. Przy czym, no, dziwne te pastwiska mają kształty, nie? Tu jest jedynie takie, no, ale to nie. No, to jest takie, widzę, jak obora dla krów. Nie chciałbym takiej hali, powiem wam szczerze. Jeśli tutaj to jest część, gdzie jest to mój świat, moja część taka na ziemi, tak, mojego miejsca, to jedyne to, co z takich budynków, to mógłbym zrobić coś takiego, bo to jeszcze jakoś tam wygląda. To też wygląda, bo tu w zasadzie budynków nie ma. Ewentualnie to, bo to jest jeszcze, nie wiem, to już też tak brzydko, jak taki bunkier wygląda. No nie wiem, zastanowię się. Ewentualnie najchętniej takie coś. Przy czym, no, wtedy te owce robić tu, to tutaj by można też zrobić albo winogrona, albo właśnie wzdłuż oliwki. Może tak byśmy dotąd pojechali z oliwkami, a tam z winogronami. Zobaczymy jeszcze. Tego nie planuję, na pewno muszę sprzęty kupić na winogrona, także poczytam sobie. A moi drodzy, ale ładnie, aż się prosi, żeby miniaturkę, słuchajcie, tutaj z tego zrobić. Zobaczcie, tylko wody nie będzie widać. Czekajcie, może z drugiej strony, tylko szkoda, że te leżaki tam są, których się nie da pozbyć. Ale zobaczcie, widzowie, zobaczcie, jak to naprawdę ładnie wygląda. No nie powiecie, że nie, możecie ocenić, czy wam się podoba ta moja tutaj praca. No, mi się bardzo podoba, jestem z siebie zadowolony. Dwa odcinki na to poświęciłem, kasy to już nawet nie liczę, ile. Bardzo ładnie, podoba mi się. No, tam więcej drzew już nie będziemy sadzić, żeby było konie widać, bo to taki był zamysł. Pięknie, widzowie, pięknie. Na koniec idę sobie zobaczyć, czy mi się, bo tak jak wam mówiłem na początku odcinka, taki zainstalowałem jakiegoś moda przypadkowo, się okazało, że w nim jest, bo to szukałem dla koni, tak, a się okazało, że w nim jest takie wielkie dla, o, takie wielkie dla pszczół, ale nie wiem, czemu tu żadna paleta się jeszcze nie pojawiła. Nie wiem, o co chodzi, muszę zobaczyć, słuchajcie, czy ja muszę czas przyspieszyć, bo tu już jakaś chociaż jedna paleta powinna być, a tu jeszcze nie ma nic, a my tyle czasu działamy. Widzowie, także dobrze, z mojej strony, kochani moi drodzy, to będzie tyle, ja poczekam, aż się zrobi odpowiedni miesiąc i będę mógł, no, pracować, jeśli chodzi o winogrona, i tym tematem się z pewnością zajmiemy w następnym odcinku, również na tej naszej części z marzeniami, kwestia owce, bawełna pewnie, no zobaczymy, temat do przemyślenia. Nie robimy to na spontanie, widzowie. Przyjmijmy, że spontan jest najlepszy. Także trzymajcie się, moi drodzy. Będzie mi bardzo, bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to właśnie zrób to teraz, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się, moi drodzy. Cześć!